Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moimi państwa gościem jest Piotr Czaban, dziennikarz, wieloletni były dziennikarz TVN-u, obecnie członek ochotniczego Pogotowia Humanitarnego Podlaskiego. tak? Człowiek, który prowadzi działalność bardzo niebezpieczną, bo nie tylko ratuje życie, ale również informuje o rzeczach, o których władza pisowska nie chce być informowana. Wszyscy widzieliśmy ostatnio szokujący materiał, gdzie pana Piotra, napastował i prowokował jakiś tam funkcjonariusz na konferencji ministra Mariusza Błaszczaka. Ale zanim, bo to też zapytam, to przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, co się wydarzyło ostatnio na granicy, bo były mowy o zatrzymaniach, o, o czymś, co robiło wrażenie, że PiS próbuje zastraszyć, odwrócić uwagę od swojej afery korupcyjnej, wizowej, i też zastraszyć takich ludzi jak pan, którzy udzielają pomocy na granicy, ludziom, którzy, jak widać, nie tyle nie zasługują na wjazd do Polski, co po prostu nie mają pieniędzy na to, żeby zapłacić łapówki tym ludziom, którzy pobierają je w imieniu PiS. Witam pana, witam widzów pana kanału. Doceniam pana pracę, którą pan tutaj prowadzi. Na YouTube informuje o tym, co się dzieje, dyskutuje, stawia odważne tezy i też sam się naraża. Jeżeli chodzi o te takie wydarzenia, o których Pan już wspomniał na pograniczu, mamy tu na myśli zatrzymanie aktywistki, którym to zatrzymaniem rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy chciał przykryć, Aferę wizową, które wszystkie media podchwyciły możliwe, oczywiście oprócz tych reżimowych, oprócz szczujni tutaj nie będę inaczej nazywał tego, co się dzieje chociażby w TVP, w TVP-info. Bo szczucie na ludzi, którzy tutaj pojawiają się na pograniczu polsko-białoruskim odbieranie im cech ludzkich. Ta znieczulica kosztuje śmierć. Śmierć w polskich lasach, też w białoruskich lasach. Podobnie też działo się i czasami dzieje na granicy białorusko-litewskiej czy białorusko-łotewskiej. A ja mieszkam tutaj na pograniczu, tego wszystkiego doświadczam nie tylko jako dziennikarz, ale jako człowiek, który od dwóch lat niesie pomoc, szuka wraz z przyjaciółmi z pogotowia zaginionych, zmarłych, organizuje pogrzeby i no, pomaga rodzinom zmarłych. Pędę tutaj właśnie w słowo, tutaj mamy pod materiałem, mamy zgródki i można wspomóc pana redaktora i ochotnicze pogotowie podlaskie tutaj humanitarne. Już oddaję. Bardzo, bardzo. za to dziękuję. jeżeli chodzi o tę informację, która pojawiła się kilka dni temu w szczujni rządowej wielkim, wielkimi literami. Tłustymi była informacja o tym, że zatrzymano przemytniczkę, która tam kierowała gangiem. Patrząc na te tytuły, na konferencję prasową, na której też gdzieś widziałem wiceministra Macieja Wąsika, o którym często pan wspomina na swoim kanale, ale nie wiem dlaczego niezbyt pochlebnie, nie wiem, nie rozumiem tego. A tak naprawdę rozumiem. I ta kobieta, zwykła dziewczyna. Została przedstawiona jako właśnie taki herst, gangu przemytniczego, i została powiązana z koalicją obywatelską, a jej tak naprawdę nawet na pograniczu nie było. To dziewczyna, też dla której bezpieczeństwa i dla niej, i dla jej rodziny, będę chronił jej tożsamość, nie będę zdradzał zbyt wielu szczegółów dotyczących jej życia, żeby też po prostu rodzina była bezpieczna ona pomagała ludziom w ośrodkach zamkniętych też pomagała w ośrodkach dla ludzi w ośrodkach na Litwie a sam doświadczyłem rozmowy i świadectwa kamerunki chociażby która była osadzona w obozie litewskim i razem ze swoją przyjaciółką wzywali pomoc medyczną do przyjaciółki pomoc nie przyjechała ta dziewczyna zmarła Widziałem zdjęcie tej dziewczyny w tym ośrodku razem z tą, z którą, z którą sam bezpośrednio rozmawiałem, i zdjęcie tej dziewczyny w trumnie. Widziałem też nagrania i prezentowałem też na swoim kanale, jak Straż Graniczna Litewska traktowała kobiety osadzone w takich ośrodkach. I grupa polskich wolontariuszy, bo na Litwie tych wolontariuszy nie ma zbyt wielu, oni nie są tak zorganizowani jak my, chociaż u nas też wcale nie jest różowo. Grupa zwykłych kobiet, zwykłych kobiet z Polski, wrażliwych na krzywdę innych ludzi, dziewczyn, które pomagały Polakom wcześniej, pomagały zwierzętom, zwykłe osoby, które po prostu nie mogą przejść obojętnie wo wobec czegoś cierpienia. Yy, stały się właśnie tutaj yy, takimi bohaterkami yy, tej brudnej gry kampanijnej, a yy, Jedna z tych dziewczyn została aresztowana. Ona została aresztowana 7 września. Spodziewaliśmy się, że szczczurnia rządowa wykorzysta to w odpowiednim dla siebie momencie, i propagandowe media czekały przez tydzień z ujawnieniem tej informacji, i poczekały na taki moment, kiedy zrobiło się gorąco pod ich czterema literami. Gdy właśnie zaczęło być głośno o aferze wizowej, czyli o tym, jak to urzędnicy powiązani z rządem współpracowali z firmą, która miała swą siedzibę na Białorusi, która właśnie też odpowiadała za sprowadzanie migrantów na Białoruś, tych migrantów, którzy mieli być przepychani i są przepychani. Przez granicę z Polską chociażby, no i ta sama firma miała też, według doniesień Onetu, a wcześniej też w 2017 roku, o czym też wcześniej rozmawialiśmy z panem Janem. Pan Jan Piński opisywał też podobny proceder już lata temu. No ale tych, których nie było stać na zakupienie polskiej wizy, no, wyrzucano do lasu. I gdy o tej sprawie zaczęła mówić cała Polska, zaczął się palić grunt pod nogami prawa i sprawiedliwości. Oni wtedy rzucili na pożarcie zwykłą dziewczynę Ewę, matkę, żonę, prostą dziewczynę, która też na moim kanale często przekazywała słowa wsparcia, pokazywała też swoje te takie serce. To nie jest łatwe udzielanie tej pomocy tutaj. To nie jest tak jak przy granicy z Ukrainą, gdzie Pomoc uchodźcom z Ukrainy jest zawsze mile widziana i to bardzo dobrze, ale już tutaj pomaganie na Podlasiu ludziom przerzucanym przez służby białoruskie i polskie gdzieś w lesie, nie jest dobrze widziane. Jeszcze, gdy trwał stan wyjątkowy, dwukrotnie zatrzymywano aktywistki za to, że jechały z ZUPą gdzieś do, la, do lasu, do ludzi, którzy tam cierpieli. Były też 21-letnia 21 dziewczyna była między innymi zatrzymana i prokuratura żądała dla niej dłuższego aresztu 3 miesięcznego. Sąd się na to nie zgodził, dziewczyna w ogóle jest niewinna i tak wyglądało to wtedy też i tak będzie wyglądało, jestem przekonany teraz. Jak to zatrzymanie pisowcy i ich fanatycy powiązali z Koalicją Obywatelską? No tak, że między innymi dwóch posłów Koalicji Obywatelskiej, Obywatelskiej podpisało poręczenia za te dziewczyny i było posiedzenie sądowe na którym sąd miał zadecydować o zwolnieniu z aresztu zatrzymanej. I tam były właśnie między innymi takie też poręczenia, ale też ludzie ze świata kultury. Sędzia chciała przychylić się z tego, co wiem, do wniosku obrony, ale prokurator wniósł sprzeciw, a zgodnie z tego, co się orientuje z prawem, które zostało gdzieś zapisane w 2019 roku, jeżeli prokuratura w takich sytuacjach wnosi sprzeciw, Trzeba sprawę odroczyć, i sąd kolejnej instancji znowu będzie decydował, już decyzją taką prawomocną, o tym, czy zatrzymana może odpowiadać z wolnej stopy, czy nadal ma pozostać w areszcie. I w związku z tym, że na tym pierwszym posiedzeniu prokurator wniósł sprzeciw, sąd musiał przełożyć wydanie tej decyzji, poczekać na decyzję drugiej instancji, i w tym momencie jest takie zawieszenie. Jest takie zawieszenie. I ja liczę na to i mam nadzieję, że Ewa będzie odpowiadała z wolnej stopy i będzie tłumaczyła, jak to wszystko wyglądało. Także pis, nie wiedząc tak naprawdę, co postanowi, sąd drugiej instancji, no, miał, nie miał nic innego do wyboru, jak tylko grzać tą sprawą biednej, zwykłej, wrażliwej dziewczyny, z której mężem jako też takim wolontariuszem chodziłem razem do lasu i udzielaliśmy, znaczy my chodziliśmy razem na takie sprzątania tych koczowisk różnych, ale jej mąż też brał udział w akcji ratowania kobiety w środku nocy. I, i jako wolontariusz, za darmo. Ale to... to po prostu ta narracja robiąca ze zwykłych Polaków, wrażliwych na krzywdę innych, przemytników, jakichś hersztów gangu, to jest skrajna Podłość, brak słów na to i to też yy, yy, władza chce osiągnąć kolejny efekt, mrożący nas, aktywistów żebyś na modę chciało pomagania, bo to jest no, takie ostrzeżenie, proszę. że każdy z was może trafić do więzienia. Ile osób, ile osób, ja wiem, że to i tak będą szacunki, ale ile mniej więcej, jaki rząd wielkości, to o czym pan wie, zmarło, zginęło na granicy w tej chwili, w czasie od, tych, od tego, tego kryzysu, nazwijmy to. Czyli od prawie. Mamy... Mhm. Takie, takie listy zmarłych robiło kilka organizacji humanitarnych. Ja odnotowywałem na swojej stronie facebookowej czy na Twitterze wszystkie przypadki, jakie miały miejsce. I też od ponad roku, gdy działamy już jako Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne i jako jedyna organizacja na tym pograniczu, szukamy zmarłych, organizujemy im pogrzeby. I razem z nami jest wspaniała osoba. Katarzyna Mazurkiewicz Było, to ta dziewczyna, która też wydała takie oświadczenie w formie wideo, nagrania, sprzeciwiając się temu, co represją władzy wobec nas, aktywistów, wobec Ewy. I Kasia po prostu skrupulatna jest i zbierając wszystkie te dane dostępne, podliczyła że oficjalnie, oficjalnie. W Polsce do, do tej pory y, znaleziono 36 trupów y, w przygranicznych lasach. Wiele osób jest zaginionych, mówi się o setkach. Aktywiści dostają też takie zgłoszenia. My sami cały czas szukamy ludzi zaginionych y, blisko, y, chociażby w listopadzie 2021 roku. Mohamed Sabach, kurt iracki, jego szukamy już od bardzo dawna. Jest wiele, wiele takich przypadków. Y, w lesie. Y, Odnajdywaliśmy szkielety, które mogły leżeć tam nawet rok, i jestem przekonany, że tych zmarłych jest znacznie więcej. Wiadomo, to jest podlasie, to są bagna, to są bagna-siemianówki, to jest Puszcza Białowieska, to są rezerwaty, to są miejsca bardzo trudno dostępne. Nawet idąc z akcją pomocową, z plecakami czy na poszukiwanie. No, łatwo nadziać się na jakiś korzeń, wykroty, bagna. Ludzie toną, ludzie umierają. Zazwyczaj w wyniku wychłodzenia często wpadają do rzeki, nie mają suchych ubrań, nie mają ciepłego posiłku i umierają właśnie najczęściej w taki sposób. Pierwsza oficjalna ofiara śmiertelna. To w 2021 roku, 19 września, został odnaleziony niedaleko miejscowości frontski Ahmed, kurt iracki. I wtedy władza nie wiedziała za bardzo, jak to wytłumaczyć ludziom: hej, umierają, a jednak umierają. Mówiliśmy wam, że w usnarzu wszystko jest ok. Kamiński mówił, że tym ludziom przecież na Białorusi nic nie grozi, że ci ludzie w pełni współpracują i są zadbani przez białoruskie służby, no bo przecież Białorusini dowożą ich samochodami gdzieś tutaj pod płot, pod te druty, które wcześniej były. Dając do zrozumienia społeczeństwu, słuchajcie, to wszystko dzieje się ok, oni są bezpieczni na tej Białorusi, a my aktywiści i, i ci, którzy przeszli przez te granice, wiemy, że Białorusini są bezlitośni, potrafią torturować, potrafią obcinać palce, Potrafią robić straszliwe rzeczy, żeby zmusić ludzi do przejścia, nawet w stanie, kiedy oni nie, nie mogą iść, już nie mają sił. I jak tłumaczył Kamiński śmierć pierwszego człowieka na pograniczu? Achmed wędrował z dwoma braćmi, poznał z Iraku, poznał ich w, w drodze i oni przeżyli. Ja do nich też później dotarłem, i znam bezpośrednio ich relacje. No i Kamiński też poznał ich zeznania. Oni opowiedzieli, jak dwa razy byli wypychani przez Białorusinów do Polski i jak dwukrotnie Polska Straż Graniczna z powrotem wyrzucała, no w języku Kamińskiego to było odstawiała do linii granicy z Białorusią, a de facto po prostu byli wyrzucani, wypychani tam do białoruskiego lasu. I to nawet przyznał Kamiński, że ci trzej mężczyźni, młodzi, młodzi chłopcy, Ahmed był już ojcem, ale wciąż był młodym człowiekiem, oni już mieli dosyć. Oni chcieli wracać do Mińska, chcieli wracać do Iraku, bo wiedzieli, że tutaj spotkać może ich tylko śmierć. I gdy po raz drugi służby polskie wypchnęły ich na Białoruś, błagali Białorusinów, żeby ci pozwolili im wyjść z tej strefy przygranicznej. A muszę tutaj też powiedzieć, że za czasów jeszcze zimnej wojny po stronie białoruskiej, jest taka pozostałość, tak zwana zona systema, czyli strefa zamknięta po stronie białoruskiej dla wszystkich, jest pod kontrolą białoruskich służb, oddzielona też jakimś płotem od tego płotu drutów z Polską. To jest pas kilkuset metrów, i tam nic się nie wydarzy bez wiedzy i zgody białoruskich służb. I Białorusini nie pozwolili. poszczuli psem tę trzyosobową grupę mężczyzn. I zmusili do powtórnego powrotu do Polski. Historia w ogóle jest niesamowita, bo ten pies nie zaatakował ich, ale poszedł razem z nimi. Wędrował razem z nimi. Ja mam zdjęcia od siostry zmarłego wysyłane przez tych dwóch braci, gdzie oni wtulali się w tego owczarka niemieckiego, ale białoruskich służb i przy nim się grzali. Byli blisko miejscowości Frąski, na swej mężczyźnie kilkaset metrów od zabudowań. Ale bali się poprosić o pomoc, a Achmed słabł w oczach. Dopiero podczas tego kryzysu humanitarnego dowiedziałem się, jak wygląda śmierć, jak wyglądają chwile przed śmiercią człowieka, który umiera z wychłodzenia, jak wpada w hipotermię. On odczuwa gorąco, on się zaczyna zachowywać irracjonalnie, on zrzuca z siebie ubranie. Towarzysze nie wiedzą, o co chodzi. Z, zimą odnajdywaliśmy ciało chociażby Machlet, Kasy z Etiopii. Ona była też bez kurtki, jej też było gorąco. Zdjęła, rozebrała się, a było zimno, był mróz, ale ona tego nie czuła. I Ahmed też tak się zachowywał. Też przyjaciele zrobili zdjęcie, jak leżą na drodze leśnej i po prostu też zrzucał z siebie ubranie. Też rozmawiałem z kierownikiem ekipy pogotowia ratunkowego, bo Ahmeda znaleźli jacyś grzybiarze. Wezwali pogotowie. I, I ekipa karetki też stwierdziła, że Ahmed nie miał też na sobie u, ubrania. Co, co zrobił Kamiński? Co zrobił Kamiński? Kamiński na konferencji kilka dni później, tłumacząc Polakom okoliczności tej śmierci, nie powiedział, że Ahmed umarł z zimna. On powiedział, że Ahmed zachowywał się irracjonalnie. I najprawdopodobniej. Zmarł, bo przyjął tabletki, które mieli mu dać białoruscy pogranicznicy, jakieś dopalacze. Białorusini mieli mu powiedzieć, według relacji Kamińskiego, że jeżeli gorzej się poczują w Polsce, to żeby zażyli te tabletki. Białorusini mieli to zrobić z taką premedytacją, żeby po prostu ktoś, jakiś uchodźca, migrant, zażył tak, taką tabletkę, takiego dopalacza i po prostu w konwulsjach zmarł. I wtedy białoruska propaganda będzie mogła mówić: hej, zobaczcie, polscy faszyści, ofiary, śmierć. I powiedział o tym, powiedział o tym że, że tak się wydarzyło. Później zainicjował akcję wysyłania SMS-ów w językach, też między innymi arabskim, tutaj na pograniczu. Polacy też dostawali te SMS-y, bo one przychodziły automatycznie. Przestrzegające migrantów, uchodźców przed przyjmowaniem jakichkolwiek tabletek od Białorusinów. Ja powiedziałem, że Białorusini to, to dranie. To jest reżim Aleksandra Łukaszenki, który potrafił po wyborach w 2020 roku wyjść na ulicę i zabijać własnych obywateli, kaleczyć i torturować, zamykać, zamknąć kontr kandydata Cichanowskiego, doprowadzić do tego, że jego żona, która wystartowała jako kontrkandydatka Aleksandra Łukaszenki, musiała uciekać z kraju. To są dranie. Aleksander Łukaszenka to jest zbrodniarz. Ostatni, tutaj, europejski taki dyktator, czym sam się kiedyś chwalił w mediach. Także tutaj ich nie bronię. Ale już Kamiński nie powiedział, jakie były wyniki testów po sekcji zwłok. Ja zapytałem prokuraturę, no i się okazało, że we krwi Ahmeda nie było żadnych narkotyków. On zmarł. Z wychodzenia, ale już Kamiński nie zwołał żadnej konferencji. Ale proszę, Nic... ja przepraszam, że wrócę do pytania. Ile, bo to ja wiem, że to nie jest nie oddaję, ale ile, jak, jaka to jest skala tych śmierci? Ja rozumiem, że nie ma takich. Czy... 36 osób oficjalnie zmarłych po naszej stronie. W tym roku kilkanaście, blisko połowa została odnaleziona też przez, przeze mnie, przez naszych przyjaciół z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Jeżeli mówimy o śmierciach też takich, które. Się pojawiły po stronie białoruskiej, po, po, po stronie litewskiej. Ta liczba gwałtownie, gwałtownie wzrasta. Ja nie chcę szafować, ponieważ weryfikowanie informacji na pograniczu, nawet tutaj po stronie polskiej, już nie mówiąc o stronie białoruskiej, jest niezwykle trudne. Jeżeli ja mogę powiedzieć, jeżeli podaję w mediach te informacje, które w 100% potwierdzam. Na przykład Białorusini zazwyczaj na swoich stronach służby granicznej białoruskiej publikują zdjęcia, oni nie zachowują żadnych zasad etyki, oni publikują zdjęcia czy filmiki z trupami tak jak ich znajdują, ewentualnie jak ich podrzucą pod polską stronę, żeby ich tam sfilmować. Jeżeli uda nam się skontaktować z rodziną zmarłego i ten zmarły, czy też dyplomaci ambasady Iraku w Polsce też, bo, bo to, to wszystko kanałami dyplomatycznymi, te potwierdzenia, to, te pogrzeby, te, te przesyłanie tych, tych zwłok uda się potwierdzić, to, to wiemy. Nie chcę tutaj liczbami rzucać na wiatr, ale ja mogę powiedzieć, że, że to może być, nie wiem, 80, 70, blisko setki, ale z zaginięciami to może być kilkaset osób. Ja wiem o wielu niepokojących sprawach, które wymagają dokładnego zbadania. Panie ja nie będę mówił tutaj o tym. Ej, ja nie yy, ja... Yy, nie, ja... Yy, nie będę mówił w czasie tej audycji, ale, ale yy, ta zbrodnia, to wszystko wymaga dokładnego zweryfikowania. Ja Panu tylko powiem. Ja od początku walczyłem. O to, żeby organizować zbiorowe poszukiwania, żeby tyralierą z psami tropiącymi, aktywiści, policjanci, jak najwięcej osób przeczysywało Podlaskie lasy w poszukiwaniu zaginionych, niestety też zmarłych. Rozmawiałem z prokuratorem miejscowym, rozmawiałem z szefem działu śledczego w jednej z koment na Podlasiu. Każda z tych osób widziała zasadność tego, o co prosiłem. Każda z tych osób mówiła tak, takie poszukiwania zbiorowe są niezbędne. One powinny być robione co najmniej raz w tygodniu. Do tej pory, do tej pory udało się zorganizować tylko raz takie poszukiwania. 16 lutego tego roku, czyli kilka dni po odnalezieniu Etiopki, Machlet Kasy, niedaleko Hajnówki. 16 lutego udało się zorganizować takie poszukiwania wspólnie z Komendą Policji w Hajnówce, kilkudziesięciu policjantów i kilkudziesięciu aktywistów, szukaliśmy konkretnej osoby, Abdullah Karima z Jemenu, zaginionego 7 stycznia. Ja zgłosiłem policji jego dane, lokalizację, w której ostatnio był widziany przez towarzyszy. On był w grupie zmarłego innego jemeńczyka Ibrahima, którego pochowaliśmy w Bochonikach na Podlasiu. I my szukaliśmy tego Ibrahima. My znaleźliśmy zmarłego Abdiego z Etiopii. Znaleźliśmy na poszukiwaniach idąc po jednego człowieka, znaleźliśmy zmarłego innego. I panie pani Janie, no w takiej sytuacji, czyli, czyli w ogóle no widać, że tych trupów może być bardzo wiele, myśli pan, że się udało powtórzyć te poszukiwania? Mimo tego, że dzwoniłem, prosiłem? Nie. I ja nie wierzę w to, że to, że te poszukiwania nie zostały powtórzone, to decyzja miejscowych służb. Komendy w Hajnówce czy prokuratury w Hajnówce. Nie wierzę w to. Ja po prostu domyślam się, że przyszło polecenie z góry. Koniec z tym. Koniec z tym. Nie chcemy trupów. Gdy opowiadałem tę historię Ahmeda, prawda? Z pierwszej ofiary śmiertelnej. Jego rodzina, w ogóle matka z siostrą, nie wiedziały, gdzie jest ciało. Nikt ich nie informował ze strony polskiej, co się dzieje. Tam, tygodnie po jego śmierci, udało mi się skontaktować z rodziną. Matka nagrała z siostrą Ahmeda taki filmik. Proszę, oddajcie mi syna, gdzie jest mój syn. Please give me my son back. Ja je, wtedy pracowałem w tv 24 Zrobiłem takie, takie śledztwo, ustaliłem, gdzie, gdzie jest zmarły. Dowiedziałem się, dlaczego prokuratura tak opieszale postępuje, dlaczego się nie kontaktuje. I to też był taki moment przełomowy, bo zobaczyłem, jak ten system nie działa, i po prostu sam wszedłem w ten system. I to ja teraz pomagam y, policji przywrócić nazwiska zmarłych, skontaktować z rodzinami i y, organizować pogrzeby. I to, to właśnie zaczęło się od y, Ahmeda. I gdy opublikowałem ten filmik z płaczącą matką, pokazując po prostu, po prostu taki, taki lud, lud, ludzki obraz, i umieściłem to na Twitterze, zareagowała y, posłanka Lichocka y, mówiąc pisząc o mnie hiena roku ze znakiem zapytania, podchwycił to Pereira. Pojawiły się artykuły w szczulni rządowej, żeby po prostu uspokoić ludzi, że, że, że nie wiem, po, na TVP Info też pojawił się później taki artykuł okraszony zdjęciem hieny, afrykańskiego zwierzęcia, hieny, gdzie w tym takim lidzie było napisane coś takiego, że ci, którzy mówią o dzieciach, tych z Michałowa, że to są dzieci z Michałowa i szukają kolejnych trupów, że to są hieny. Nazwano nas hienami. Nas, którzy, którzy po prostu staramy się przywrócić godność ludziom. I, to, i ten hejt wzrastał, wzrastał. Oczywiście yy, równolegle z nazywaniem nas w taki sposób yy, szło też pomówienie o to, że jesteśmy pachołkami yy, Łukaszenki, że, że działamy na, na polecenie wschodu, że może współpracujemy ze służbami, ja po, w trakcie organizacji y, transportu zwłok machlet kasy, y, po odnalezieniu tej dziewczyny, i gdy pomagałem y, za darmo, nikt na to nie zarabia, y, kierowcy niemieckiej firmy transportowej, który przyjechał, w ogóle nie był obeznany z tym, z tym co się dzieje w Polsce z urzędami. Um, i, I przyjechał po ciało. I ja po prostu mu pomogłem tam z zakładu medycyny sądowej odebrać, odebrać kartę zgonu, akt zgonu. I też te instytucje znają już mnie, wiedzą, że po prostu do... jestem w ich oczach, tak, tak to odbieram osobą wiarygodną I, i wiele rzeczy udawało się szybko zrobić w tym przypadku, bo tutaj czas grał yy, niezwykle ważną rolę. To władza, Sięga po takie argumenty, które padły bezpośrednio przed kamerami w Ustrażu Górnym 30 sierpnia. Wtedy o tej, o, pan wspominał o tej sytuacji, kiedy y, tam ochrona ministrów Błaszczaka, Kamińskiego i Rał y, 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 przeatakowała mnie w Ustrażu, żebym nie zadawał pytań. Ja tam wprost pod, nazwany wysłannikiem Kremla przed kamerami. Ale, jak, ale jakim, y, jakich pytań się boi? Y, jakim, jakim, jakich pytań oni się boją? To, to, to jakby pan. Właśnie. Y... Gdy byłem na początku wojny w Ukrainie na granicy w Dorochusku i tam rozmawiałem z Polakami też, którzy przyjeżdżali, by pomagać ukraińskim uchodźcom i, i tak, no ja, ja, ja wspominałem często, że ja to jestem z Podlasia, już tak w takich rozmowach poza kamerą i, i czy, czy, czy wy wiecie, tak pytałem tych ludzi, którzy przyjeżdżali z pomocą, że tam na Podlasiu też mamy taki kryzys humanitarny, też tam są uchodźcy ale tam straż graniczna tak nie wita, tylko wyrzuca do lasu. To słyszałem w odpowiedzi, że to nieprawda, że to jest fake. I władza boi się tych pytań, które są pytaniami właśnie o te zbrodnie. Są pytaniami o te trupy, które naprawdę tutaj są. Są pytaniami o zachowanie służb mundurowych, o zachowanie straży granicznej, która Potrafi wycięcionego, chorego człowieka, często też nieletniego, w złym stanie zdrowotnym, zgarnąć, wywieźć do lasu, sprawdzić, w którym miejscu są białoruskie służby, w którym ich nie ma, wyczekać taki moment, gdzie nie będzie tych białoruskich służb, żeby wypchnąć gdzieś tam w lesie. Właśnie takiego migranta czy uchodźca. a Przypominam, że tutaj są ludzie z Syrii. Wiemy, co się dzieje w Syrii, wojna od wielu wielu lat, Jemen, podobnie. Pochowaliśmy Musę z Sudanu, pochodził z Chartumu, utonął niedaleko Krynek, tam gdzie mieszkają moi rodzice. Dwa miesiące po jego pogrzebie w Sudanie, tam w tym mieście, w którym mieszkał, rozgorzały walki. Bombardowanie. Ludzie uciekają przed wojną, przed biedą, chcą się połączyć z innymi rodzinami. Władza boi się tego, byśmy pokazali, że to są tacy sami ludzie jak my, którzy marzą o pokoju, o normalnej pracy, o spotkaniu z rodziną, której przed 10, 15, 20 laty udało się uciec do Europy, udało się znaleźć jakąś pracę. Dlaczego ci młodzi ludzie? Ja tutaj jestem w takiej koszulce. Może wstanę, żebyście widzowie zobaczyli. To jest mężczyzna. Zdjęcie wykonane przez Agnieszkę Sadowską, fotoreporterkę Gazety Wyborczej. Zdjęcie zostało zrobione w momencie, kiedy on został zatrzymany przez Polską Straż Graniczną. Dosłownie płakał, prosił, nie wyrzucajcie mnie na Białoruś. Agnieszka zrobiła zdjęcie, nagrała też film z tego zatrzymania. I mimo tych jego łez, on został wyrzucony. Młodzi mężczyźni idą, bo są najsilniejsi. Rodziny sprzedają całe majątki, żeby przedstawiciel ich właśnie rodziny mógł dostać się jako najsilniejsza osoba w rodzinie gdzieś tutaj na zachód, dostać pracę i żeby mógł zarobić na rodzinę, która gdzieś tam pozostaje w tym biednym kraju. I najczęściej umierają ci młodzi mężczyźni. Najczęściej umierają. I ta dehumanizacja, to szczucie, to, to jest paskudna broń, z, z której mm, efektami będziemy, użycia efektami, będziemy się zmierzyli przez lata, tak jak w przypadku Żydów, których mm, zaszczuto. I przed wojną, w czasie wojny, i później wiemy, co po wojnie, w 1968 roku, co się działo, też musieli emigrować do Izraela. Do tej pory, co o Żydach się mówi, słyszy. I to samo jest z tymi ludźmi. Przez dwa lata niesienia pomocy w polskich lasach spotkałem wiele osób. Nie tylko ja, oczywiście. Przyjaciele też, aktywiści. Nie było ani jednego przypadku agresywnego zachowania, gdy z przyjaciółką. Urszulą byliśmy w grupie 23-osobowej. Ludzi głodnych, zziębniętych. Tam byli Jemeńczycy, Irakijczycy z Afganistanu i oni po prostu wystawali ręce prosząc o pomoc, bo chcieli to, chcieli tamto. A nam te, te ciężkie paczki były wypełnione, ale pojemność ograniczona, i chcieliśmy, żeby każdy otrzymał taką pomoc. Gdy tam ustawiłem kolejkę. Powiedziałam, każdy podchodzi, dostaje i odchodzi. Żebyśmy się nie pomylili, żebyśmy komuś przez przypadek nie dali pomocy, która powinna trafić do kogoś innego, bo im się czuliśmy bezpiecznie. To oni nas się boją. To oni nas się boją i są wdzięczni za każdą pomoc. Ja spotkałem tych ludzi później w Niemczech. Wielu z nich byłem. I spotkałem ludzi, którzy zimą doczołgali się do domu mojego przyjaciela. Z podlaskiego ochotniczego pogotowia humanitarnego do domu Mirosława Miniszewskiego. Skrajnie wyczerpani, zziębnięci, brudni. A byłem na takiej kolacji, przygotowanej właśnie przez uchodźców z tego naszego pogranicza. To było takie spotkanie, zorganizowane przez Fundację Ksenion w Niemczech. I tam widziałem w kuchni gotujących dwóch mężczyzn posługujących się biegle językiem angielskim. Ja myślałem, że to są jakieś pracownicy jakiejś organizacji humanitarnej, po prostu, no, no i też nie mieli takich typowych rysów arabskich. A oni później tam mówią, Piotrek, my Ciebie znamy, my Ciebie oglądamy, każdy Twój program, my byliśmy. Co więcej, oni nawet w zdjęciach byli gdzieś u mnie w moich materiałach i oni powiedzieli, że byli właśnie u Mirka. Normalnie, czyści, mądrzy, usłużni mężczyźni z Syrii. Wtedy to, to, to było w centrum niemalże Berlina. Przychodzili tam obok nas bezdomni Niemcy, prosząc o jakąś jałmużnę. Ja nie miałem przy sobie portfela, nie, nie, nie miałem eurocentów. Ja płaciłem kartą ja w telefonie komórkowym. Oni dzielili się tym, co mieli z tymi niemieckimi bezdomnymi. Otwierali portfele i to, co tam mieli, też przekazywali tym ludziom. Tego się boi władza. Władza boi się yy, pokazania, że wielu z nich. Z uchodźców, z migrantów, jeżeli trafia, trafiają do odpowiedniego systemu aklimatyzacji, takiej adaptacji i, i, i mają wsparcie, by zaadoptować się w danym państwie, są traktowani z szacunkiem zgodnością, oni się potrafią zasymilować, potrafią wnieść swój wkład w kulturę i, i, i w gospodarkę danego państwa. A u nas w Polsce, oprócz tych pushbacków, jest wrzucanie ludzi do ośrodków zamkniętych. To szczęśliwie, jeżeli ktoś tak trafi. W takich ośrodkach zamkniętych był taki ośrodek w Wędrzynie, niedaleko poligonu, czyli ludzie uciekający przed wojną z Syrii, z Afganistanu, gdzie, gdzie spadały bomby, byli umieszczani w takim ośrodku tuż przy polskim poligonie, gdzie też odbyły strzały. I, i tam trzymano ludzi. Czasami prawie dwa lata. Przerzucano ich z miejsca na miejsce, wychodzili z takich ośrodków zamkniętych, migranci, i, i pytali się polskich aktywistów, którzy pomagali im właśnie w tych pierwszych krokach w Polsce, co to oznacza słowo na K, albo na H, albo wypier do Niemiec, bo takich pożegnano na przykład na wyjściu. Oni nie wiedzieli. Takie słowa zapamiętali, będąc w ośrodku. Często, gdy rozmawiam z tymi ludźmi, którzy przeszli te granice, oni mówią, że gdybyście nie, gdyby nie wy, gdyby nie ludzie, którzy gdzieś przychodzili z jakąś wodą, z jedzeniem, z ubraniami do nas, do lasu, to myślelibyśmy, że Polska to jest kraj po prostu przepełniony tym rasizmem i, i dyskryminacją. I, I gdyby nie spotkali nas, to taki obraz Polski by mieli. Jak my sobie wyobrażamy? Jak ludzie, którzy. W taki sposób są traktowani, czyli najpierw przerzucani gdzieś do lasu, a jeżeli uda się komuś trafić do jakiegoś ośrodka zamkniętego, gdzie jest tak traktowany, jak my możemy liczyć na to, że, że ci ludzie, nie wiem, mogliby pokochać Polskę, zostać tutaj, chcieć tutaj się osiedlić? Ja mam wrażenie, że jak teraz poznajemy tą całą sprawę z aferą wizową i faktem, że firma, która z jednej strony dowozi tych imigrantów, uchodźców ekonomicznych, jak, jak ich nazwać, wojennych na granicę białoruską, to jest ta sama firma, która podpisała kolejną umowę, tym razem w Indiach, globalna firma na początku września, co było też wrzucone na polskiego Twittera, to robi to dla mnie wrażenie, nie wiem jak Pan pamięta, 2021 rok, ustawki. To znaczy, że PiSowi ta cała historia z imigrantami szturmującymi granicę była po prostu potrzebna. Była historią, którą oni chcieli opowiedzieć niezależnie od dramatów ludzi, których tam zwożono. No bo tak to robi. Gdybym ja chciał e, zapobiec tego, to bym wezwał takiego człowieka, z którym mam podpisaną umowę, i powiedział mu, mu No słuchaj, stary, ale to nie może być tak, że wy macie z nami umowy, a z drugiej strony dowodzicie nam ludzi na granicy. Ja przypomnę, że tam się wydarzył dramat w postaci, dla dramat to jest już taki trochę, przepraszam za sarkazm, dramat PiSu, ponieważ wkroczyła Angela Merkel, skąd, skąd, skąd skomunikowała się z Łukaszenką, z władzami Białorusi i następnie zaczęła robić deeskalację tej polskiej sytuacji na granicy i wtedy media pisowskie wyły. Przeciw że Niemcy przychodzą na gotowe, że ten cały pomysł na eskalowanie zagrożeniem imigrantów, właśnie rysowaniem tutaj, tak naprawdę oczywiście mówiąc krótko, hate, posługiwaniem się hejtu, dehumanizacja, tak jak to pan ładnie ujął, ta cała impreza jest potrzebna, była pisowi ze względów wyborczych, i oni po prostu chcieli stworzyć chcieli stworzyć pretek do zbudowania płotu. A tak naprawdę, jaki mają stosunek do imigracji, to pokazuje ta afera wizowa, gdzie tak naprawdę nieważne kto, nieważne skąd ważne, żeby miał 5000 dolarów, to może dostać wejściówkę. Tutaj też mnie szokowało to, że to, co on napisał dwa dni temu, że wydano też wizy za kasę na Białorusi też tam koło tam 1300 tym wszystkim ludziom, czyli dodatkowy proceder korupcyjny funkcjonował, że tamte wizy były tańsze, tak jak gdyby. Urzędnicy uwzględniali opłaty, które oni już za, za tego, bo tak jakby były dwie drogi dostania się do Polski za łapówkę, wersja Deluxe, płacisz 5 tysięcy i wjeżdżasz sobie na widzie pracowniczej i wersja tańsza, gdzie, gdzie jest w pakiecie prze, przebijanie się przez granicę przez po prostu przez przewodnicy, cię przeprowadzają przez zieloną granicę i przepychasz się do Polski. I z tej wersji tańszej możesz dokupić pakiet Deluxe, czyli możesz już. do tego, jak Z tego, co on odpowiedział, to ja brutalnie powiem, wychodzi na to, że e, polscy łaskawcy e, uwzględniali już opłaty zapłacone za dowóz nad granicę, bo robi to wrażenie po prostu skoordynowanego, że ten konflikt na granicy Pisowi jest potrzebny z względów propagandowych. E, no i. E, to bo po... tak to wygląda, panie, Janie, bo tak to wygląda. Ja m, obserwując to, co się dzieje tutaj, mieszkając niedaleko granicy, Łapałem się za głowę wielokrotnie. Zaczyna się usnasz. To też zwykli ludzie, bo to Mirek Mniszewski, mieszkający niedaleko, właśnie pisarz, filozof, opublikował na Facebooku swoją relację, że tam się to dzieje. Ja wstałem z łóżka, będąc na wolnym, pojechałem tam, ściągnąłem ekipy. Operatorów i wóz satelitarny CFO. No i zaczęliśmy opowiadać, i wtedy wydało się, co się dzieje tak naprawdę na tej granicy. Tak jak pan mówi, trzeba pamiętać, że te wszystkie kryzysy uchodźcze pojawiające się u różnych, w różnych państwach Europy, za tym stał jakiś interes polityczny. Erdogan w Turcji wypuszczał uchodźców na granice europejskie, wtedy, kiedy było mu wygodnie, kiedy chciał w jakiś sposób zaszantażować Unię Europejską chciał więcej kasy, bo ma miliony miał uchodźców chociażby z Syrii. Łukaszenka też był dotowany przez Unię Europejską w związku z tym, żeby powstrzymywać też tam jakieś przejścia i ruch ten taki uchodźczy przy granicy z Białorusią i to się działo. Ale w 2011 roku Białoruś miała już opracowany plan operacji Śluza I co się okazuje? W międzyczasie przyjeżdżają na Białoruś polscy prominentni politycy. No, na przykład nigdy bym się nie spodziewał, że tak powiem o Andruszkiewiczu, który dochrapał się tam z tołka wiceministra cyfryzacji. I, i, i bardzo dużo właśnie też przy współpracy ze świętej pamięci ojcem Mateusza Morawieckiego, będąc, wspinał się po szczeblach tej politycznej kariery, on był na tej Białorusi, pokazywany też w białoruskiej telewizji, ma też zdjęcie z twórcą tej operacji, Śluza. Także to, że polskie, nie tylko on zresztą tam jeździł i się wypowiadał o Łukaszence jako o ciepłym człowieku życzliwym. Wiedząc jednocześnie, co potrafi ten ciepły i życzliwy w cudzysłowie człowiek zrobić ze swoimi własnymi obywatelami, z opozycją. Zupełnie, zupełnie mnie to nie dziwi, yy, że rzeczywiście tak mogło się dziać i, i działo się, jak to opisuje Onet. Ale wracając właśnie do początków tego kryzysu, pousnarzu, te hasła o wojnie hybrydowej. No, no ja tutaj mieszkając na Podlasiu słyszę wojna, wojna, tak? Wojna hybrydowa, hybrydowa. No coś robimy. To, to skoro tam oni naruszają nasze granice, białoruskie służby wykorzystują ludzi, biednych uchodźców, żeby, żeby tutaj destabilizować sytuację, no to, to jakieś kroki adekwatne, dyplomatyczne z naszej strony powinny się pojawić. A nie tylko wystąpienia i mówienie o wojnie hybrydowej i pokazywanie tych zabiedzonych uchodźców jako, jako tych prawdziwych wrogów. A ja w tym samym czasie idę do takiego baru mlecznego w Białymstoku. Bardzo smaczne dania, top polanka, bary PSS z połem, smacznie. I też często są to, to bary odwiedzane przez Białorusinów, którzy przyjeżdżają na handel i tam wchodzisz i, i tam słyszysz, Język. Białorusini w ogóle tak naprawdę nie umieją mówić po białorusku. Oni zostali wynarodowieni, mówią częściej po rosyjsku. Ale ja pytam na parkingu przed, tym, przed tą restauracją, kiedy zrobicie porządek? Co tam z tym waszym Łukaszenką? Jak długo tak będziecie dawali się sobą pomiatać? A oni mówią językiem Łukaszenki, że wszystko jest okej. Okay. Jest okej, okay, to wyróbcie u siebie porządek. Przyjeżdżali do polski ludzie, bo ja miałem takich rozmów jeszcze więcej przeprowadzonych z Białorusinami w Polsce, którzy są. Przepełnieni miłością do Łukaszenki, którzy na Ukraińców broniących się przed Rosją mówią faszyści, którzy wjeżdżają w Polskę jak w masło, gdzie w tym samym czasie odbywa się handel chociażby węglem, który tranzytem idzie między innymi do Polski, do Unii Europejskiej przez Białoruś. Ja nagrałem takie wideo olbrzymiego składu pociągu jadącego właśnie ze wschodu do, do Polski znajoma prowadząca agencję celną mówi, że po prostu piotek, no, no gaz, wszystko idzie. Handel kwitnie. W tym samym czasie gdzieś też jak wybuchła wojna, a już ten kryzys przy granicy trwał, Mateusz Morawiecki i, tam, i jego koledzy promowali akcję, tak, że nie handlujemy z reżimem rosyjskim, jakieś plakaty, banery miały jechać do Europy. Były wytykane te firmy, które zostały w Rosji yy, europejskie po wybuchu wojny w Ukrainie, a my dalej dealowaliśmy ze wschodem. Co więcej, tuż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie swoją y, siedzibę w Białymstoku otwiera firma kurierska, po, największa rosyjska powiązana z Kremlem, y, która y, przez którą to firmę w Białorusi rosyjscy żołnierze wysyp, wysyłali łupy y, skradzione Ukraińcom do do domów. I y, y, Ukraiński przedstawiciel rządu, doradca tam ministra MSW ukraińskiego apelował do Polaków, nie pozwólcie handlować tej firmy u was. Ta firma na swoich stronach rosyjskojęzycznych reklamuje się, jak można obejść sankcje i bez problemu zakotwicza się w Polsce. I z tego co wiem, rozwija się dalej. I to po prostu ludziom, którzy tutaj są i obserwują to, co się dzieje, widzą ten płot, widzą, widzą ten handel Widzą, słyszą o dramacie w lesie, to się w ogóle nie klei. Przecież to jest polityczne złoto, co wynika z maili Dworczyka. Robiąc te spoty szkalujące uchodźców, straszące uchodźcami, tak, takiego sformułowania używali. Wiedzieli, że 8 lat rządów może zakończyć się z chupkiem, a wspólny wróg jednoczy. No LGBT mieliśmy tak, to nie ludzie, to ideologia, mówił chyba między innymi prezydent, czy. Tak, prezydent po no, tak. Tak, żeby po pożalku po, po, powtarzał, no ale na tym LGBT, no jak Unia nas y, przydusiła i powiedziała, zagroziła, że odbierze dotacje tym powiatom, które wprowadziły te strefy wolne od LGBT, no to to, 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 to przestało być y, ja, myślę, y, myślę, że, ja myślę, że sam miałem w tym trochę udział, bo zapowiedziałem panu prezesowi Kaczyńskiemu, że ile kroć będzie. A no właśnie, palma, palma. Pa tak, udział. Że ilekroć będzie powtarzał e, informacji, będziesz tu na LGBT, to lekroć będziemy przypominali, że jest gejem, i, a to nieładne. W ogóle to jest nieładne w planie a już zupełną hipokryzją jest, kiedy człowiek, który całe życie e, przeżył jako gej, e, i to niespecjalnie jest to to jest tak zwana tajemnica polityczna. No. Wszyscy dziennikarze. Kiedy, 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 kiedy będzie ten proces? O czym to jak to? No, po wyborach pewnie. Ach. Pan okay. Zadbał o to, żeby wygrać pierwszą instancję. Tam jest po prostu taki, taki skład obsadzony sędziowski. Śmiałem się, że wylosował, wylosowałem tego samego sędziego, co Waldemar Kuczyński. Oczywiście żadnego procesu dowodowego w tej sprawie nie ma. No to, jest, a to, jest, to jest na inną rozmowę. To jest bardzo ciekawy, ciekawy przypadek, w której prezes trochę przecenił stopień zastraszenia ludzi w Polsce. To znaczy, on uważał, że ja po prostu upadnę i nie wiem, będziemy tam jakoś modlić się o przebaczenie za, za dopuszczenie się do obrazy prezesa. A myśmy otworzyli korki od szampana, że będzie zabawa. No, to jest... no i taka zabawa też widzę, że podobnie. Dzieje się na pograniczu, jeżeli chodzi o, o też e, zmrożenie nas, aktywistów. Tak, to to chodzi, że to, to jest co innego, bo tylko, że to, czym innym jest proces cywilny, a czym innym są właśnie procesy karne szturchanie, Ja mam jedno i drugie, gdzie rzeczywiście tam są, oczywiście aktywne są służby specjalne, które, które, które sobie właśnie naciskają. No, dziś tak naprawdę to jest ta cienka granica, i to nie jest, nie ma niestety już gwarancji, że się wylosuje albo się otrzyma sędziego, który jest odporny na naciski, albo nie jest człowiekiem wprost, już nominowanym, wiążącym swoją przyszłość z tą władzą. To jest. To, ja, też, ja też przypomnę, że yy, byłem przesłuchiwany i przez policję, byłem w ABW. Yy, o tym. O czym była mowa w ABW, nie mogę mówić, ale po wyjściu z policji nagrałem wideo i mówiłem, tak, że byłem pytany o to, czy o moje kontakty z jakimiś przemytnikami. I po prostu rzeczywiście ręce padały, i ja czuję i wiem, że po prostu ta pętla się zaciska. I Ewa zatrzymana nie została przypadkiem. I każdego z nas może to spotkać. Takie mamy czasy. Nagrałem to oświadczenie. Mówiąc, że najpierw posadzą na salę później to oni będą siedzieć, sytuacja jest naprawdę taka, że ja przygotowałem swoją rodzinę, żonę rodziców na to, że po prostu pewnego dnia mogę wyjść z domu i na jakiś czas nie wrócić. Tak, że mogę zostać aresztowany. Bo tak jak powtarzam, udzielanie pomocy tym ludziom przy granicy z Białorusią jest zupełnie inaczej odbierane. W Polsce niż pomaganie uchodźcom z Ukrainy. To o nas, o aktywistach, o mieszkańcach Podlasia pomagających tutaj na pograniczu prezydent Duda mówił: Durniej zdrajcy. Tak, ale to jest też tak, dlatego że zdrajcy to ja rozumiem w tym sensie, że pokazują w jaki sposób PiS, który ma chrześcijańskie wartości na, tak, na, na sztandarach, podchodzi do ludzi. I ja cały czas będę się upierał przy tym, że to PiS wspólnie z Białorusinami doprowadził do tej katastrofy humanitarnej, ponieważ obu stronom ten konflikt jest na rękę. Jeżeli dobrze prześledzić maile Dworczyka, to koło roku 2020, kiedy Dochodzi do, jeszcze nie są wybory rozstrzygnięte, ale już ten Ciechanowski już siedzi w areszcie, już tam są represje. Dworczyk pisze, że musimy utrzymywać dotacje dla mediów niezależnych białoruskich po to, żeby nie powiedziano nam, że zbliżenie z Łukaszenką sprawiło, że przestaliśmy wspierać tego. No, Ja bym chciał kiedyś, on tam mówił o, roz, o jakichś ustaleniach wzajemnych. Ja bym bardzo chciał kiedyś przesłuchać, żeby ktoś przesłuchał kompetentne Dworczyka, zaznaczając mu tego maila i z pytaniem, o jakich ustaleniach w czerwcu 2020 roku między polskim a białoruskim reżimem pisał Michał Dworczyk. Druga rzecz, która zabrzmi bardzo cynicznie, ale jakby popatrzeć na to, co zrobił e, e, rząd PiS, to uderzenie w Łukaszenkę za sfałszowanie wyborów prezydenckich, jakkolwiek bardzo słuszne moralnie i oburzające, mogło mieć tylko jedną konsekwencję: bardzo wyraźne osłabienie Łukaszenki, które spowodowało to, że wylądował na kolanach u Władimira Putina. Że z człowieka, który w 2014 roku krytykował aneksję Krymu i występował jako obrońca integralności terytorialnej Ukrainy, co zaowocowało tym, że Mińsk był wybrany przez Ukraińców jako miejsce rozmów, awansował nagle na człowieka, który udostępnia swojego terytorium, de facto wypełniając normy prawa międzynarodowego do agresji, z drugiej strony, zaś kurczowo, bo to, to nawet komicznie wyglądało, jak on po prostu robił wszystko żeby nie dać się wepchnąć, jak Putin go wpychał w tą wojnę, a on po prostu robił wszystko, co w jego mocy, aby poza udzielenie terytorium ta jego aktywność nie wyszła. Czyli ja powiem w ten sposób, z jakiegoś powodu działalność rządu PiSu poskutkowała takim osłabieniem Łukaszenki, że jego terytorium zostało wykorzystane przeciwko Ukrainie. Pytanie, kto z rządu PiSu to wiedział. No i dochodzimy tutaj do tego standardowego tutaj tutaj próby przykładu próby zbudowania całej kampanii wyborczej. Ja zwracam uwagę, że oni po prostu w mojej ocenie zrobili ustawkę po to, żeby rok 2023 był rokiem hejtu właśnie na imigrantów, uchodźców pod hasłem "my jesteśmy gwarantami tego" że w Polsce będzie bezpiecznie, co jest nieprawdą, dlatego że oni wpuszczają ludzi od sasa do Lasa i nie robią żadnej selekcji, to to jest tak jak tutaj akurat pan powiedział, że prawdopodobnie większość tych ludzi, która jest nie stanowi właśnie żadnego zagrożenia, bo gdyby stanowiła zagrożenie, to by nie musieli się przedzierać po lasach. To są po prostu ludzie, których nie było stać. Ci ludzie, którzy mają jakieś dalekosiężne plany albo są wybrani przez grupy terrorystyczne do tego, żeby coś dokonać, to nie mają problemu ze zbyt... Nie mają problemu. Nawet nie mieliby problemu z przejściem, niezauważenie granicy Białorusi z Polską. Zresztą białoruskie służby wcześniej też testowały ten szlak, wchodząc na teren Polski. Rozmawiałem też z emerytowanym strażnikiem granicznym, który powiedział, że bez problemu niezauważenie mógłby przejść też na stronę białoruską, gdyby chciał, polską. To jest przecież las. To są bagna. Zwłaszcza jeszcze wcześniej to, to było bez problemu, jeżeli chodzi o pokonanie. już tutaj mówimy o tym płocie, o tej barierze. Ja rozmawiałem z człowiekiem, który pracował w firmie budującej ten płot i, i on mówi, że słuchaj, są takie miejsca, y, mokradła jakieś, gdzie też stoi ten płot. On nie jest postawiony na, rze na rzekach tam jest przerzucona koncentrina, ale mówi, że gdybyśmy we dwóch przyczepili liny, zaparli się, to moglibyśmy niektóre elementy tego płotu zwyczajnie przewrócić. Z tego co, co usłyszałem, nie wiem, te fundamenty były wkopane nie wiem, na pół metra, a ponoć, żeby to było skuteczne trzeba na trzy. Są w internecie też filmiki ze strony białoruskiej pokazujące, jak zwykłym jakim, jakąś tam piłką te przesła są niszczone, są podkopy, drabiny. Nie ma żadnego problemu z pokonaniem tego, a ktoś się na tym musiał dorobić. Też tutaj, tak będąc u pana na kanale, zdając sobie sprawę, że ten temat nie dotarł do mieszkańców w Polsce, nawet dziennikarze mediów takich newsowych, zajmujących się tym, co dzieje się w Polsce, często nie wiedzą, nie mają pojęcia. Co tak naprawdę tutaj się wyprawia? Jeżeli Państwo chcielibyście zdobyć taką wiedzę, zapraszam na kanał Czaban Robi Raban, gdzie od początku dokumentuję, przeprowadzam rozmowy, ale też zapraszam do kin. Zapraszam do kin na film Agnieszki Holland Zielona Granica. Agnieszka Holland bardzo pieczołowicie przygotowywała ze swoimi współpracownikami scenariusz, rozmawiała z każdą ze stron i. I nie wierzcie w to szczucie na Agnieszkę Holland ze strony Ziobry i, i jego towarzyszy i, i Michalskiej. Ja nawet oglądając ten trailer, to tak jakbym widział moje przyjaciółki, przyjaciela, którego tam gra Maciej Sztur i, nawet, i tam są też takie sceny, w trailerze, bo ja widziałem trailer, będę na premierze z przyjaciółmi w Warszawie 20-22 w film wchodzi do polskich kin. Tam też jest wątek straży granicznej. Ja znam też strażników granicznych, wiem co się dzieje w ich rodzinach, wiem jakie to są dramaty, jakie to są dylematy, jak ludzie nie chcą, no dostali tę pracę, nie chcieli z niej odchodzić, ale mówili Piotr, jak ja odejdę, to, to inny ktoś nie poda już jedzenia, batonów, herbaty. Ja odwrócę głowę, dam pomoc. Tak też wygląda to. I dochodzi też w rodzinach strażników granicznych do tragedii. I to nie jest proste. Władza też chce to ukryć. Władza chce pokazać morale. Wmówić tym mundurowym, że robicie dobrze, robicie słusznie, wyrzucając, dehumanizując tych ludzi, to jest, to jest jakaś broń. A film Agnieszki Holland pokaże też to ludzkie oblicze. Ona ma siłę, wiadomo, znana reżyserka nominowana kilkakrotnie do Oscara, teraz tą nagrodą w Wenecji, ten film Zielona Granica, to będzie dotarcie do mas. Ludzie zobaczą, co tu się dzieje. Stąd ten strach, stąd ten strach i ten atak wyjątkowy na Agnieszkę Holland. Ale zapraszam Państwa do kin jeżeli chodzi o relacje z pierwszej linii tego, co się tutaj dzieje, to od początku pokazuję to u siebie na swoim kanale. Tak, link też jest w opisie pod zbiórkami. Natomiast ja mam wrażenie, bo ja wiem o tym, iż panowie zrobiliśmy taki materiał z Tomkiem, o tym, że za to, co oni tutaj robią, to wcześniej, bo tam wrócił taki człowiek z zagranicy, śmiejąc się, że jak my dokumentujemy ich przestępstwa korupcyjne, to mówi, że zanim wy ich zdążycie. Złapać w Polsce korupcyjnie, to już się Haga o nich upomni za to, co się dzieje na granicy. I ja wiem, że to akurat trafiło zarówno Wąsika, ta Haga, jak i Kacznickiego, że oni zaczęli się nagle zastanawiać, co to będzie, jak naprawdę ktoś. Wyda tutaj odnośnie tego, co się dzieje na granicy, i po prostu zaczną ich ścigać z paragrafów kryminalnych. będziemy ścigać, zrobimy wszystko, pewnie. możecie być pewni. Nie można wysyłać ludzi na śmierć do lasu, nie można wywozić ludzi, wypychać. Moment, w którym ludzie są po polskiej stronie, to jest moment, w którym oni powinni trafić do obozu dla uchodźców i otrzymać pomoc. Ja byłem na takim szkoleniu UNHCR dla dziennikarzy, jak mówić o y, kryzysie na granicy. To było już na początku tego kryzysu. I tam też było mówienie kwestii prawnych. I y, wywózka, wyrzucenie kogoś do lasu, y, uciekając jeszcze przed służbami tego państwa, do którego wyrzucamy tych ludzi, to jest w ogóle z kosmosu. To jest w ogóle złamanie praw, bo, bo odstawienie bo jeżeli na przykład na terenie Polski Zatrzyma się jakiegoś imigranta, uchodźcę i, i się stwierdzi, on przybył z tego państwa, tamto państwo jest bezpieczne, powinniśmy go oddać, bo on tu przybył nielegalnie, nie wiem, zapłacił mandat. A taki mandat to za przekroczenie tej granicy to, 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 to wiem, że bo ludzie płacili gdzieś nawet nieświadomie przekraczając to 150 złotych plus minus i się odstawia na przejściu granicznym, przekazując człowieka służbom sąsiedniego państwa, podpisując dokumenty przekazaliśmy, przekazaliśmy a u nas się wyrzuca. I u nas jest ten, ten zwrot, odstawienie do linii granicy. Nie mówi się oficjalnie, Straż Graniczna, Pani Michalska, czy, czy Wąsik, czy, czy Kamiński nie powiedzą, wywaliliśmy na Białoruś. Ale wiecie dlaczego? I oni się zabezpieczyli. Oni się zabezpieczyli, żeby w tej chadze mieć czyste ręce, jeżeli im się powie, żeby rzucić na Białoruś, bo ten płot stoi po stronie polskiej. Za płotem jest jeszcze metr Polski. Czyli jak oni wyrzucą ludzi przez okienko, to są ci ludzie jeszcze w Polsce. Ale już tam Polaków nie ma. Tam już są tylko Białorusini. Z drugiej strony, jeżeli ktoś przytuli się do tego płotu po stronie białoruskiej, to już jest w Polsce. To będzie taka zagwostka prawna, którą trzeba będzie też wyjaśnić, ale oni próbowali się, panie Janie, też przed tym takim zarzutem tych wywózek zabezpieczyć właśnie w taki sposób. Ale to nie jest, to nie jest żadne zabezpieczenie, ale to jest moja opinia, oczywiście to będą decydować prokuratorzy, sądy. Ja mam wrażenie, że im się po prostu cały czas mają słabą wyobraźnię odnośnie tego od konsekwencji. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Piotr Czaban, dziennikarz. Y Ochotnicy, ratownik humanitarny, a na dole pod materiałami zbiórki i link do kanału Piotra Czabana, Czaban robi Rabon, gdzie jest więcej materiałów na ten temat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.